Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz pierwszy na tym kanale w grę o nazwie Gods and Glory. Jest to gra typu Happy Wheels, tylko że w 3D. Ta gra aktualnie wyszła jako Early Access na Steamie, dlatego mam kodzik ogólnie, dostałem od twórców kodzik do tej gry. I ta gra, ona była już wcześniej dostępna w jakiejś tam wersji beta, alfa czy jakiejś tam poza Steamem. Z tego co widziałem, Manojek chyba ją nagrywał nawet na kanał. Ja w nią na pewno grałem, bo też myślałem, że ją kiedyś nagram, ale jednak do tego nie doszło. Ale teraz przyszedł w końcu na tę grę czas. Oczywiście chcę zaznaczyć na początek, że gra należy do tych brutalniejszych, można powiedzieć, bo no, jeżeli wiecie, na czym polega Happy Wheels, a u mnie na kanale Happy Wheels było tak ze 4-5 lat temu, to chodzi o to, że jeździmy na przykład takimi ludzikami i czasem coś rozrywa, czy coś w nich strzela, rozwala. Ogólnie mamy uniknąć śmierci, przejeżdżając przez checkpointy. Ja oczywiście będę się starał unikać tej śmierci, ale jest ona nieodłącznym elementem tej gry i o to w tej grze chodzi. Także wszystkie jakieś takie delikatne duszyczki zapraszam do wyłączenia tego filmu, może pooglądania jakichś innych. A wszyscy, którzy są gotowi na coś takiego, to zapraszam po prostu do gry. Także przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, to jest taki dzwoneczek. Ogólnie mam taką jedną informację, że ja to nagrywam drugi raz, szczerze powiedziawszy. Raz już to nagrałem przed chwilą, ale wyszło, że czarne ekrany się tylko i wyłącznie nagrały. Przez co z nagrania no kompletnie nic nie wyszło, więc nagrywam to drugi raz, dlatego tę mapkę już przechodziłem, więc gram to drugi raz. Kurde, hurra! Mamy nowy rekord personalny, jej! Okej, jeszcze jeżeli chodzi o to, bo w każdej takiej serii każdy youtuber jakoś nazywa te swoje postacie. Ja już w sumie zadecydowałem za tamtym razem, jak nagrywałem, powiedzmy, że Tato póki co będzie się nazywał Tato. Oczywiście dopóki wy jakichś fajnych nazw tu nie dacie i od razu zastrzegam, żebyście nie podawali mi nazw od jakichś youtuberów. Tak samo jak była modyfikacja w GTA z tym dzieckiem, że wypisaliście, że to Timi. Wymyślcie własne nazwy, a nie od innych youtuberów bierzcie. Guys, poproszę. Tylko o tyle was proszę. Naprawdę. Jakieś własne propozycje. Ale ogólnie tutaj taki śmieszek miał być, że tego dzieciaka nazwałem Mati. Także mamy tatę i mamy Matiego. Mati właśnie przyjął na siebie jedną strzałę, ponieważ tutaj jakieś kusze w nas chyba strzelają, czy coś w tym guście, jakiś jeden bełcik wbity w Matiego, ale Mati się nie poddaje, udało nam się uciec, personal best tam jest, tylko nie wiem, czekajcie, który czas ten niżej, ten większy, to jest ten, który my zdobyliśmy w tym momencie, rozumiem, tak? A ten wyżej to jest ten personal best. To chyba na takiej zasadzie działa, okej. Ogólnie ta mapa to jest taka rozgrzewkowa, my za chwilę pójdziemy na kolejne, no ale no, póki co musimy się rozgrzać właśnie. Teoretycznie te postacie nazywają się John and Jimmy, ale my nie będziemy takich nazywać. My jesteśmy w Polsce, guys. W Polsce. Come on. Wymyślmy jakieś własne nazwy. To jest takie, jesteśmy w Polsce. Come on. No, no to... jak jesteśmy w Polsce, to weź zacznij używać polskich zwrotów, ty youtuberze, że ze Szwecji, kurde. Okej, okay, Mati. Mati, ty tam nie mądrkuj się na tym rowerku. Mati, co się z tobą? Mati. Po prostu Matiemu coś wypadło. To chyba była jego głowa. Nie jestem pewien dokładnie. O, Mati, posmyrałem Matiego po pleckach. Po murku jakimś. No okej, okay. Ogólnie w tej grze da radę coś takiego jakby stuntować, czy coś w tym guście. Patrzcie, co gościu z rowerem może robić. Na jednej oponie możemy jeździć ogólnie. I patrzcie, jak się trzymamy podłoża. Także trzeba uważać na te właśnie tego typu triki, ale głównym przeciwnikiem na tej mapie są kule, które nas mogą zabić albo strącić z rowerka, z siodełka Matiego. No, albo miny, które są rozsiane tutaj na całej powierzchni. Także my musimy jak najszybciej uciekać. W ogóle chyba mi złamał rękę, czy coś. Mam złamaną rękę, Mati! Pomóż! Mati, pedałuj tam! Czy Mati, weź coś rób! Jesteś zbędnym balastem! Mati, wypa!
Okej, okay, nie spodziewałem się, że wyjadę w tę minę. Okej, okay, przepraszam, ja przepraszam bardzo. Ja nie... Dobrze, Mati Karakanie najgorszy, Mati odpadł, proszę państwa. A ojciec, tatę mógł dojechać dzięki temu, że Mati sobie odleciał. Okej, okay, dziękuję bardzo, next track, lecimy. Chapel Hill. A quiet Sunday morning suddenly turns into a war zone. Okej, okay, spróbujemy przetrwać tutaj. Co nas spotkało na początku? Kusze, które strzelają. Tam widzę jakieś działko z przodu. Dobra, wyjeżdżamy, Mati, go! My się nie boimy! No... Okej, okay. Oderwało mi. Jezu, nie, on jest już martwy, no! Czemu strzelacie do martwych? No nie! Tato! Tato A nie, dobra, Mati też nie żyje. Chyba. Okej, okay, dobra, spróbujmy. Normalnie. No szkurde, tu się nie da normalnie chyba pojechać. Jeszcze najlepsi to są ci widzowie, ta widownia cała, która tutaj stoi się pa... Nie, nie, nie. Jedną minę nam prawie pod nogi wyrzuciło. Nie, spokojnie, Mati, uratuje cię. Kurde, kto to? To są jakieś mapy dla zwyroli chyba. Oh fuck, a się nadziałem. A nie chciałem się nadziać, guys. Personal best, 53 sekundy. O nie, Mati dostał! Tatę, dostałem! Ja pierdykam, co się dzieje? Okej, okay. Mati! Mati, wypadł z tego siodełka! Ja z Matim tego nie zrobię, powiem wam tak. Mati jest przeszkodą. Mati jest przeszkodą, przez którą mogę nie przetrwać. A najważniejsze, pamiętajcie, jest to, żeby ten ojciec przetrwał. Nie, 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 nie. Dobrze, wycofałem! Mati, wypadł! Ten Mati tylko przeszkadza, to kurde. Jakby się pozbyć Matiego? Trzeba byłoby go... Nie da się chyba tutaj zrobić, w tej grze, w Gods and Glory, nie da się chyba zrobić tak jak w Happy Wheelsach, czyli odczepić na przykład zbędnego balastu. Ja bym takiego Matiego od razu odczepił, kurde. Bez kapi, mówię wam serio. No taki Mati od razu poszedłby do Boba. W ogóle można strącać takich ludzi randomowych, to jest też fajna rzecz. Przejechaliśmy pomiędzy minami, XD, wygrałem życie! Nice! I to jeszcze rekord pobiliśmy w tym momencie. Ogólnie można też korzystać tutaj, oprócz tych map, które są stworzone przez twórców, można tworzyć samemu mapy i korzystać z map stworzonych przez ludzi. Dlatego od razu wyzwanie do was. Jeżeli ma ktoś z was tę grę i na przykład stworzyłby jakąś mapkę fajną, to ja bardzo chętnie bym w nią zagrał. Tak samo jak w Paint the Town Red czy coś. Także bardzo chętnie skorzystałbym z waszej tutaj pomocy. Jeżeli chcecie, jeżeli jesteście chętni, to go! W dopisku jakieś hogaty ustawcie, czy coś takiego i spróbuję wtedy tych map poszukać. Okej, okay, tu są takie, ja pamiętam, ja tej mapy nie przeszedłem, powiem wam, jak widzicie, nie mam... Oh fuck, jestem debilem! Nie mam rekordu personalnego na tej mapie, ponieważ iż zacząłem stanty odwalać po prostu, powiem wam, na tym takim nagraniu. Tutaj są jakieś takie dziwne rzeczy, które chcą nas poprzecinać, ale je jest łatwo ominąć. Tutaj jest już gorzej, bo... Okej, okay, idealnie to ja pierdzielę, ale to zrobiłem! Najlepsze, że w tej grze jest jeszcze muzyczka. Nie trzeba dodawać normalnie muzyczki YouTube'owej, takiej heheszkowej muzyki, wiecie. Jak to w takich... No nie! Tyle przed metą! No nie, naprawdę! Ja pierdykam, no to przez Matiego! Mati mi przynosi pecha, powiem wam tak. On jest adoptowany. Bang! O, odciąłem sobie chyba nogę troszeczkę. Mati jest nie chciałem tego mu mówić, nie chciałem tego mówić przy Matim, ale Mati został adoptowany. Dlatego zawsze siedzi z tyłu w siodełku. Nigdy go nie wziąłem na barana nawet, naprawdę. On został adoptowany. Nie kocham Matiego. Okej, okay. Patrzcie jakie triki odwalam. Okej, okay. Byle tutaj prosto pojechać. Prosto, prosto, no jedź prosto! Jedź, no nie, no co ty stanty zacząłeś od tatę, no! Odwalasz stanty. Ojciec fucking roku po prostu i tyle w temacie. Ojciec roku się znalazł. Okej, okay, lecimy dalej. W ogóle aż alt-tabowałem grę przed chwilą. Nie wiem, czy jak to się ma ten. Bo ogólnie grę muszę nagrywać troszeczkę inaczej niż resztę gierek. No, to się zaczepiłem. No, idealnie, aż ręka mi odpadła. Grę muszę nagrywać inaczej w Exxonie, ponieważ zwykłe nagrywanie, właśnie tak jak mówiłem, no nagrałem cały odcinek fajny. Fajnie, naprawdę, moim zdaniem, wyszedł skromnym, fajny odcinek. A tu dupa! No, patrzcie na stanciki XD i bez Matiego.
Bez Matiego zawsze takie fajne stanty wychodzą. Kurde, no nagrałem fajny odcinek, a to się okazało, że czarny fucking ekran. Ale takie, aha, aha, it's a tasty burger. Tak, tak sobie pomyślałem, no nie, no za szybko jechałem, jestem za dobry chyba dla tej gry. Jeżdżę za szybko po prostu. Dobra, go stanty, go stancik. Stanty z Hogatym, proszę państwa, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nie no, żartowałem oczywiście. Dobrze, Mati Karakanie, wydupiony Mati. Okej, okay, i teraz tak. I teraz muszę się przyspieszyć tutaj i... pyk. Nie! Ciekawi mnie to, że nagrywanie mi się nie wyłączyło po kliknięciu Alt-Taba. Ciekawe, może to nagrywa cały czas, to może nagrywa jak OBS teraz, bo ja nagrywam właśnie tak jakby aplikację z Actiona. I nie wiem jak to dokładnie działa. Jest fajny, fajny stancik. Dobra, ostatnia próba. I nie wiem jak to dokładnie działa, pierwszy raz nagrywam w ten sposób, ale zrobiłem próbę w Gods and Glory i przynajmniej było widać wszystko. Także może to nagrywa na takiej zasadzie, że nawet jak ja zaltabuję, to to w ogóle widzi, grę tylko nagrywa w dalszym ciągu. Nie wiem, zobaczę w trakcie postprodukcji, mam nadzieję, że się nic nie wydupi. I że... No co, co, siódemko ci się w dupę gościu wbiło? Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba. Naprawdę, teraz powinien normalnie wylądować, ja nie wiem co się z nim stało. Okej, próbujmy. Ostatnia próba, proszę państwa. Ostatnia próba z tym karakanem, Matim, na tylnym siedzeniu, oczywiście. Dobra, pyk, pyk, pyk. Rozpykane po całości, okej. I teraz patrzcie, jedziemy najprościej jak się da, jadę w tym momencie. No się bardziej prosto... Przeszedłem! Przejdę tę mapkę pierwszy raz. I to przy was, guys. Naprawdę, patrzcie, tu mogłem w ogóle wypaść na jakiś hak się nadzieć. Ale nie ze mną te numery, jestem za mądry po prostu. Dobra, lecimy z kolejną mapą. A nie, to przyszedłem już. Okej, no to lecimy. Tą mapkę też przechodziłem, jak widzieliście. Jak, to znaczy, jak widzicie w tym momencie. Vehicle Classes C. Czyli samochodzik. I to jest road trip. The Youngs say goodbye to their snobby neighbors, the Joneses, and hit the wide open road. Destination, the Gamsy and Gomarden Park. Okej, okay. No to lecimy. Lecimy, the Youngs family. The Young Multi, kappa. Okej, okay. Mamy samochód do dyspozycji. Tym razem nie mamy tatę i Matiego. Mamy tatę, mamę i córkę. Mamy córkę, która tutaj już... Pawiana, masz wywalone, wywalone w tę piłeczkę. Jakie my drifty trzas. Ja pierdzielę, samochodzik. Powiem wam tak, samochodzik jest mega. Ja już trochę pojeździłem tym samochodzikiem, więc wiem co on robi. O, wypadła zabawka, mam nadzieję, że to jest zabawka córki, a nie matki. Okej, okay. Lecimy, lecimy na spokojnie. O, fuck! Są armaty. Zapomniałem o tych armatach, myślałem, że my sobie po prostu będziemy jeździć tę pierwszą mapkę. Dobra, wywalone, patrzcie jakie, jakie drifty tutaj ojciec, ale ojciec myślę, że lepsze drifty zrobiłby bez tej rodzinki. No pa, easy, easy, tu nawet nie ma co, możemy jechać tak naprawdę po poboczu i bez większych problemów będziemy jechać, tak myślę. Patrzcie, patrzcie jakie drift, kto jest mistrzem drifta? O, ale mnie żona po plecach normalnie aż klepie z tego wszystkiego. O, ty żono moja, co ty robisz tam? Patrzcie, jakie drifty strzaskaliśmy. Guys, jestem mistrzem driftów, ja się chyba do Need for Speed'a nadaję. W ogóle, i ta trawa, która się zlewa nagle z tym, z otoczeniem. 100 mil na godzinę, a takie drifty trzaska. No to jest mistrz driftów, po prostu. Tyle w temacie, jestem mistrzem driftów. Okej, okay, kolejny checkpoint, jest na chillku taka droga, póki co jedziemy. Póki co jedziemy tam w stronę tego naszego punktu przeznaczenia, gdzie mamy dojechać, także easy. Patrzcie! A ten mały karakan z tyłu mnie zawsze denerwował tutaj w tym samochodzie. Najchętniej bym się go pozbył. Także przy pierwszej, lepszej okazji pozbywam się tego małego karakana z tyłu. No a później myślę, że żonki też się pozbędę, bo ona zawsze mnie tu klepie po ręce, ona mi próbuje kierownicę wyrwać czasem. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale... Ale od jakiegoś czasu, jak zacząłem drifty trzaskać na drogach, to ona takie dziwne rzeczy zaczęła robić. Ha, a mam, w ogóle nie powiedziałem jako tatę, nie powiedziałem jednej rzeczy jeszcze bardzo ważnej, myślę. To może być ważna rzecz, nie wiem. O, dobra, żonki się pozbywamy w tym momencie. Niech tutaj zrobi zaprzynętę na te kusze. Okej. Okay.
Nie powiedziałem wam jednej rzeczy jako tatę, bo tatę skrywa jeden sekret, którego możecie nie zauważyć, bo po prostu tak świetnie jeździ, ale tak naprawdę tato znalazł prawo jazdy w płatkach. Ja rozumiem, to może być dla was szok. Ja też się zdziwiłem, gdy się o tym dowiedziałem. Ale jak widzicie, on naprawdę świetnie jeździ, jak na to, że znalazł prawko w płatkach. Także nie wincie go za wszelkie błędy młodości czy czegoś. Także okej. Kolejna przygoda, tam było chyba napisane coś, że wielkim fanem ojciec tutaj tej familii, the father of the family is the most fan of the Fast and Furious. Da? The Fast and Furious is the greatest film in the movie history. Okej, dobra. Proszę cię, ojcze. Ojciec wywalił już swoją żonkę, jeszcze dziecko jest tutaj gdzieś, karakan najgorszy, gdzieś się rzuca po samochodzie. Ja w ogóle zawsze przypominam wszystkim, jak jedziemy samochodem, że pierwsza podstawowa zasada, jak chcesz se trzasnąć takiego drifta na takiej drodze, to weź se te pasy przynajmniej zapnij, głupi debilu, bo normalnie możesz se wypaść. Patrzcie na to. Ta żonka jest takim największym przykładem na to, że jak się jest głupim, to normalnie się pasów nie zapnie i się wypada później z samochodu przy zwykłych ludzkich, ojcowskich driftach. Patrzcie na te drifty. Patrzcie, jaki ze mnie drifter najlepszy. Guys. Normalnie po... O, proszę bardzo. Tutaj świetna prędkość. 100 mil na godzinę. Przy 100 milach na godzinę. Kto was driftował przy 100 milach na godzinę w ten sposób? Tak świetnie jak ojciec tej familii. Proszę, proszę. No kurde, jakie drifty. Patrzcie, jaki drift! Aż mały karakan prawie wyleciał. Karakanie wypadł z samochodu. Dobra, karakan wyleciał. Jeden balast, z jednego balastu się pozbyłem. Teraz jeszcze... O Boże, w ogóle nogę on sobie tak wystawił tam. No dobra. O, dobra, może drugi karakan wypadnie. Ten karakan to już... No patrzcie, jak się rzuca po tym samochodzie ten karakan drugi. Zwany żonką, ale dupą tam wywija w środku. Ja przypominam, gra może być lekko brutalna, także także należy uważać. O Jezu, nam się już koło kręci. Halo? Koło nam się kręci w samochodzie. Szprycha nam już poszła. Dobra, ale drifty i tak może trzaskać nawet w ten sposób. Samochód mu nie przeszkadza, jak widzicie. To nie jest gościu, który mówi: hej, muszę mieć taki samochód i straki, żeby zrobić drifta. On robi zniszczonym, zdemolowanym, cabrio, drift, tam nie ma drzwi, opony mu się kręcą, wywijają w drugą stronę co chwilę, a on trzaska drifta, bo on jest urodzonym driftarzem. O, prawie jeszcze uratowałem tych ludzi, także pobiłem rekord nawet szybkości przejścia tej trasy, nice. Okej, okay. Mountain Pass 2, road construction ahead, slow, the youngs don't have time to slow down. Put the pedal to the metal and make your way out of the mountains. What could go wrong? Drift engages automatically when pressing throttle and turning sharply at high speeds. No super, super. The Young Family. Proszę bardzo, lecimy. Aż się muzyczka zmieniła. Woo! Ale trafiliśmy karakanka jakiegoś na drodze. Ale duży komar XD. Co to za zwyrol robił tę trasę? Ej, widzicie to? Widzicie te kłody? To jego szukać przeznaczenie troszeczkę, a little bit. Ja pierdziele. Żono, nie rzucaj się na mnie, ja rozumiem, ja jestem seksiak, ale nie przy ludziach. Nie rzucaj się na mnie przy ludziach. Ja wiem, że naprawdę robi ci się słabo na mój widok i tego, jak ja prowadzę, ale no wiesz. Wypadł z wozu, kobieto! Patrzcie, ale ją wypadnę zaraz z wozu. A, ale przejechaliśmy! No, nie! Tych ludzi! Upsi! Upsi! No to był przypadek, sorka! Babeczka już się nie chce na to patrzeć, ona już schowała głowę w piach. Ona zaraz wypadnie. Coś tak czuje. Czuję! Że ona wypadła. Uuu! Kręgle! No, nowy rodzaj kręgli. Okej. Okay. Lecimy dalej i teraz... O, fucking doj! Mamy więcej szczęścia niż... Nie! Tylko nie! Nie! Tylko nie największe złotej gry! I wszystkich tego typu gier! Czyli przecinające nas dyski! Fucking! To jest tak typiczne! Te przecinające dyski są tak typicznymi rzeczami w tego typu grach,
że ja nie mogę się nadzieć na jakieś typiczne krążki, dyski, no, metalowe, przecinające wszystko, oprócz samochodu na szczęście. Dobra, babeczka, co ona tam? Ja pierdzielę, ona leży, ten karakan też leży. Ta babeczka jak się wystawiła klatą do góry, no. Kurde. Dobra, my tutaj... Ops! Ale go ominęliśmy! Ej, to prawie jakbym jechał sam w sumie teraz. No, okej, okay. jest dobrze. Jest dobrze całkiem. Jest nieźle. Patrzcie na te skillsy. Nice, Hogaty, ale ty świetnie jeździsz. Ja chcę w komentarzach zobaczyć, Hogaty, ale ty jesteś dobrym kierowcą. Jezu, jeszcze uratowałeś dwie dziewczyny na tym pojeździe, że przeżyły. Ja nie chciałem, nie chciałem powtarzać tej trasy, chciałem kolejną pojechać. The Grand Rock, the young family stayed the night at the only motel they could find. When they awake to leave very early in the morning, they find they must take an unexpected detour. Okej. Okay. O, fuck, nic nie będzie widać. W nocy, no super. Okej, okay. No to wygląda jak wyzwanie. Tak, to wygląda teraz jak wyzwanie. Musimy w nocy jechać. Spoko. Okej, okay, nie wiem co się dzieje kompletnie w środku. Ja pierdykam. Co to jest? Aha, nie możemy w ten sposób wjechać. Halo? Gro komputerowa? Jak ja mam wjechać? Okej, okay, wjechałem. Tam były jakieś chyba miny, wiecie co? Ja nie widziałem tego, bo jest... W żopę ciemno po prostu jest. Ja nic nie widzę, co się tam dzieje. Dobra, to jest tak. Podjeżdżamy tu. A nie, jeszcze mamy pod... W ogóle coś w nas dupło, tak mi się wydaje. Mam takie dziwne wrażenie, że coś w nas dupło. Teraz tak. Dobra, czekajcie, moi kochani. Tutaj są... Musimy tak powolutku... O, fuck, ja już... No, to powolutku, no powodzenia z tym powolutku. Dobra, tu jest... Byle tutaj, do checkpointu. Dobra, checkpoint zaliczony. Teraz gdzie? Na lewo mam jechać, rozumiem. Co, kto to jest? O, fuck! Ten koleś, to był jakiś manekin. Ej, bez kapy, to jest jakiś manekin chyba, patrzcie na bombie. A nie, to jest człowiek, za którym jest mina. No, spok. O, Jesus! Nie, dobra, ominęliśmy to, nic się nie stało. Ja bym chciał na koniec takie światełko, żeby nam pokazali, jakie były, zostały, jakie uszkodzenia się zrobiły ze względu... O Jezu. Wiedziałem, że ta kula nas dupnie. Okej, to będzie mega trudne, ja nie wiem, tego chyba nie przejdziemy już, tak mi się wydaje. Zrobię jeszcze tak, 3 próby. Dobra, 2 próby jeszcze i zakończymy sobie najwyższy odcinek na dzisiaj. Także ja powoli już zacznę przypominać, że oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. To jest taki... powiadomienia to jest taki oczywiście, kurczę, dzwoneczek pod filmem. Nice. No i oczywiście dać znać w odpowiedziach do tego, o co się was pytałem, czyli na przykład nazwy tych postaci, jak można byłoby je nazwać. No i przede wszystkim, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, bo nie wiem, no ona jest dosyć brutalna. Ja rozumiem, że może nie lubicie brutalnych gier, może jest dla was zbyt nudna czy coś. Mi się podoba, powiem tak. Mi się gra podoba, ja bym w nią bardzo chętnie jeszcze pograł, szczególnie jakby ktoś potworzył jakieś fajne mapki. Typical dla youtuberów, w razie czego będę korzystał z mapek dla Banoika XD, będę kradł mapki. Kappa, żeby ktoś tutaj zrozumiał żarcik. Także okej, okay. Nie, no co za zwyrole robią te mapy, no patrzcie na to, no guys. Nie dadzą nam przejechać chyba. Oj, no nie. Dobra, ostatnia próba w takim razie, zaraz tutaj się szykuje. Okej, okay, musimy tak ominąć. Ale zdodżowałem 2 razy. No dobra, ludzie. W takim razie ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz oczywiście powiem, że jeżeli się spodobało, możecie zostawić wszystkie te rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie, cześć!